Cześć, witajcie, z tej strony znowu Albi i dzisiaj odcinek może być trochę długi, w sumie często są trochę długie, ale dzisiaj będzie dłuższy, ponieważ lub będzie krótszy, bo nie jestem pewien ile mi to zajmie, ale zrobimy sobie stronę z egzaminu E14, nie wiem z którego roku, po prostu chciałem wziąć taką, której jeszcze nie robiłem. Strona ta wygląda w ten sposób, nie będziemy patrzeć na to, jakie oni podają tak jakby rzeczy w specyfikacji, to co macie wypisane, że to musi tyle mieć, tylko po prostu zrobimy ją na czuja, tak jak ja uważam, że to powinno być, co nie? To już stronę to widzicie, ja już przesyłam to na drugi monitor i zabieramy się do roboty. Jeszcze raz tylko to zobaczcie. Wydaje mi się, że ona jest spoko i teraz tak. Te dwa zdjęcia zastąpimy sobie po prostu jakimś tłem, nie wiem, już damy tutaj czarne tło i tyle w temacie. A tutaj, jak widzicie, nauczycie się, jak robić takie menu. Tutaj macie tą samą listę chyba. W sumie ta strona jest bardzo banalna, ale no myślę, że trochę nam czasu to zajmie, bo zawsze mogą być czasami jakieś błędy i dlatego będziemy je od razu naprawiać, żebyście wy też się trochę tego nauczyli. Ok, jak to zaczynamy? Zaczynamy wiadomo od stworzenia sobie podstawowej templatki HTML-a. Tam pewnie wszystko w specyfikacji jest napisane, co nie? Ja sobie zrobię to szybciej, tak jak w każdym odcinku i tu już wam tłumaczę, co wy musicie mieć na egzaminie. Lang.pl możecie mieć, tam było angielskie, ale możecie zmienić to na .pl i też może to być. MetaCharts tutaj w 8 musi być, ponieważ to jest kodowanie polskich znaków. MetaName Viewport tego nie musi być, bo to jest do tak jakby aplikacji mobilnych, w sensie, żeby wam się skalowało. Title musi być, tutaj dajmy sobie E14. I oczywiście musi być jeszcze połączenie plików CSS, czyli link rel stylesheet. Żeby to dobrze wpisał i krew, ja dam sobie to krew.css. Ok, i teraz tutaj tworzymy sobie ten plik i możemy lecieć do pracy. Tutaj sobie to tak to zrobimy, żeby to lepiej, szybciej nam to, tak jakby żebyśmy mogli szybciej pracować. I od czego zaczynamy? Jak widzicie, to ma header na pewno, bo to jest to, tak jakby to logo i to jest to menu. To zacznijmy od tego headera. Zróbmy sobie ten header. Ok, i teraz tak, header, znaczniki semantyczne, tam i tak pewnie będziecie musieli robić to na divach albo na sekcjach, w sumie oni wam to napiszą, co nie, jakie tam ID i w ogóle. I teraz w tym headerze będę miał div o klasie logo, bo to jest ten po lewo, i będę miał też div o klasie menu, czyli w sumie nav, to możemy sobie to zrobić jako nav. Ok, i w tym nawie będę miał listę, bo menu tworzy się zwykle z listy, co nie? Może być to numerowana, nienumerowana, to w sumie jest bardzo, to w sumie jest obojętne. Będę miał listę, w której będą linki. Co się stało? Ok. Pewnie puste linki, bo nigdzie nie będą przenosić. I teraz tak, pierwszy to jest strona główna. To ja sobie to od razu skopiuję 4 razy. Drugi to jest zamówienia. Potem jest blog o kawie. I odwiedź także, ok. I w tym momencie mamy to logo i mamy to menu. Teraz sobie to oscylujmy. Coś jeszcze tutaj trzeba? Chyba nie, ok. Także, chciałbym, żeby mój header miał 100% szerokości. Oj, sorry, za szybko. 100% i height. Lećmy to na oko, co nie? Lećmy na oko, dajmy 100 pikseli. Niech tak będzie. I teraz kolor. I kwestia taka, że pokażę wam teraz takie fajne narzędzie, jak możecie sobie dobierać kolorki. Ja nie mam tego kolorku napisanego, ale jest coś takiego w internecie jak Adobe Color. Wbijacie w to i tutaj macie, możecie sobie tak jakby, no macie opcję z tymi kolorami i tutaj sobie możecie zrobić jakieś takie palety, w których będziecie używać do strony, co nie? Dajmy sobie tyle. Bierzemy ten kolor i bierzemy background. A, bo tutaj od razu z hashtagiem, bo kiedyś był taki Adobe Color, że nie było z hashtagiem. Ok, i jak widzicie, tutaj mamy te odstępy, sobie od razu sobie to znieśmy, czyli gwiazdka i gwiazdką odwołujemy się do wszystkich elementów na stronie i padding 0. Ok, tutaj nam uciekło H, ale tu już to zróbmy. Jak widzicie, działa. Co teraz? Teraz zróbmy sobie, bo to w sumie ja to robię tak jakby na telefon,
Ale to będzie tak samo wyglądać, tak mi się wydaje. Chociaż nie, bo wydaje mi się, że to może być trochę inaczej. Także zróbmy sobie tak, ja to będę na drugiej stronie patrzył i potem będę wam pokazywał, żeby nie było z tym większego problemu. I teraz tak, default klasie logo będzie miał tam, dajmy width 300 pikseli. Height będzie miał to 100 pikseli. I dajmy background black. Ok, i teraz, żeby one były obok siebie, żeby to logo było z tej strony, a menu było z tej strony, to pewnie na egzaminie wymagają od was float left, ale użyjemy sobie display flex, ponieważ jest to szybsze i łatwiejsze. I radzę nauczyć się tego. Po prostu to wam da więcej możliwości i nie będziecie musieli się trudzić z float leftem. W sumie to też jest proste, ale po prostu się tego nie używa. Jakieś tam błędy z tym były. Ok, i teraz, czyli moje header będzie miało display flex i mój justified content będzie miało nie flex end, tylko space around. Zaraz zobaczymy. Ok, to tak wypełnia to nie. I to czyli space between. Jak widzicie, działa. Jedno jest tutaj, drugie jest tutaj. I teraz będziemy oscylować sobie to menu. Zaraz ja tylko przerzucę tutaj. Tutaj jak widzicie mój niefajny monitor. Ok. Teraz to menu. Lecimy sobie do tego menu. I teraz to menu, w sumie menu, czyli to nav, tutaj nic nie oscylujemy, ale oscylujemy nasze UL, czyli nav UL będzie miało list style type known. Dlaczego? Ponieważ nie chcemy mieć tutaj tych kropek. Jak widzicie, te kropki znikają w tym momencie. Potem chcę, żeby moje, w ogóle to UL ma być display flex, żeby one ustawiły się obok siebie. Normalnie dalibyście w li float left i to by zadziałało, ale jak widzicie, tutaj ja zrobiłem w ten sposób i też działa. Kolejna sprawa. To li musi być na środku, czyli justified content center. A to nie wiem, czy to justified content, czy align items, ale to już ogarniemy. W ogóle, żeby to było na środku, to nasze UL musi mieć wysokość tego headera, czyli height 100 pikseli. Ok. I teraz to było align items center. I jak widzicie, one są na środku, a tak mamy tutaj, że a tak mamy na tym zdjęciu, że one tutaj są na środku. Nie musimy usuwać tych podkreślników, dlatego po prostu sobie dajmy tutaj nav-ul-lia. Ok. I tutaj dajmy sobie padding, dajmy na oko 10 pikseli. Jak widzicie, one nam się tutaj rozszerzyły. Mniej więcej tak jak na zdjęciu. Dajmy sobie więcej, żeby nie było z tym większego problemu. Dajmy sobie na 8 16 pikseli. Oj, tutaj mi weszło coś. Ok. I teraz kolor tego będzie na zielony. Dajmy po prostu green. I w tym momencie on jest taki za jasny, ale zawsze macie podane, jaki to jest kolor, co nie? I jeszcze musimy mieć border, czyli border 1 pixel solid i też green, bo ten sam kolor co tekstu. Czyli po prostu mogę wpisać green. Ok. Gdzie to jest? Tutaj to jest. Jak widzicie, spoko działa, tylko że nie mamy tych odstępów, które są na tym, które są tutaj na zdjęciu. I teraz jak to zrobić? Po prostu dajemy ma naszemu ulli. W ogóle możemy dać naszemu a, dajmy po prostu margin left te 10 pikseli. I jak widzicie, to już nam się zrobiło tak, jak powinno. Możecie dać większe, na pewno to tam będzie cieniej napisane. Jak nie, to zrobicie to na oko i też pewnie będzie dobrze. Kolejne, co musimy zrobić, jest to jakiś div, w którym jest tylko napis hurtownia kawy. Tutaj to widzicie. Także zróbmy to. Po prostu dajmy to section i dajmy hurtownia. Po prostu. Tutaj będzie tylko p hurtownia kawy. Teraz oscylujmy to od razu. I teraz tak. Zróbmy to od razu na DisplayFlexie, żebyście nie mieli żadnego problemu. To jest tak, width 100%, height to będzie więcej niż header, więcej, czyli dajmy 150 pikseli i dajmy display flex.
Justified Content Center i Align Items Center. I jak widzicie, w tym momencie to powinno być już na środku. Ja tutaj sobie to refreshnę. Widzicie, jest na środku. Teraz zmienimy tylko background na brown. To jest taki, to jest brązowy? To jest czerwony? Kurde, to nie, to weźmy na Adobe Color i weźmy sobie ten kolorek. Tutaj dajmy to, wpiszmy, ok. I teraz tylko kolor będzie na biały. I w tym momencie wygląda to tak. I tylko kwestia tego, że tam jest jedna czcionka, no ale wiadomo, to czcionkę wam podadzą, jakiej musicie użyć. Że to mi się nie podoba, bo to jest tak jakby troszeczkę za jasne. Lećmy troszeczkę bardziej brązowy. Gdzie te brązowe kolory? Czekajcie, zrobimy tak. Tak będzie po prostu lepiej. Nie wiem, zróbmy po prostu ten. Okej, okay, dobra. I teraz, co tu robimy? Jest to, tutaj coś zwaliłem. Z hashtagiem. Okej. Okay. Dobra, i teraz co, jaka kolejna rzecz? Kolejna rzecz, to musimy tutaj mieć takiego wielkiego diva, w którym jednym będzie... Robimy jednego dużego diva, w którym będą dwa divy. W jednym będzie to zdjęcie, w drugim będzie ta oferta. Także, no, proste. Zróbmy sobie tego diva. Możemy to znowu zrobić na sekcji, ale po prostu zróbmy sobie diva, żeby to jakaś różnorodność była. Jak robicie stronę, to róbcie na jednym, ja wam tylko chcę pokazać, nie wiem, żebyście nie mieli wątpliwości, że coś nie działa albo coś działa. Dajmy tutaj, nie wiem, sobie div, dajmy content, o. Content, tutaj dajemy dwa divy. Box 1 i drugi dajmy box 2. Ok, i teraz ja sobie tylko tutaj zerknę. W pierwszym divie ma być oferta, czyli musi być P oferta, a pod spodem ma być lista numerowana, czyli OL, i ona ma być UL, i pierwszy ma być tak: kawa palona arabika. Sorry, nie UL tutaj, tylko tu jest LI. Zróbmy sobie 4 i teraz tak, tutaj jest kawa zbożowa, nie, zielona. Zielona, bezkofeinowa, i tutaj jest palona. Palona robusta. Ok, dobra. I w tym momencie to widzicie tutaj. To już jest. Teraz w drugim boksie. Ten drugi boks będzie zwykły, ponieważ on tam jest tylko zdjęcie, którego nie mamy. No, tam jest zdjęcie, którego nie mamy. I teraz tak. Żeby to było jasne. To tło daje się całemu divowi content. A to zdjęcie pewnie macie zrobić w PNG, żeby było przezroczyste i po prostu potem wklejacie. Pewnie tak by było na egzaminie. Ok, i teraz to zróbmy to. Content width 100%, height 500 pikseli dajmy. Background to samo co header, czyli to. Display flex, żeby było obok siebie. I teraz to w tym to tyle. Box 1 będzie miało 50%, czyli width 50% tego okna, height 500 pikseli. Tyle w tym? W tym chyba tyle. W tyle, ok. I teraz box 1 OL, dajmy mu margin left 30 pikseli, już wam pokazuję dlaczego. Nie będę refreshował. W tym momencie nie widzicie tutaj tych 1, 2, 4, co nie? Dlaczego? Ponieważ Display Flex usuwa nam to. W sensie Display Flex tak jakby tak to wysuwa, tak to rozmieszcza na stronie, że te zawsze te 1 czy 2 ono wychodzi. Dlatego musicie dać jakiś margin i to wam po prostu tutaj wróci. Na tym zdjęciu to wygląda, że to ma lekkie paddingi, dlatego zróbmy to z takimi lekkimi paddingami. Dajmy tutaj padding 15 pikseli. I jeszcze tutaj box 1 ma być kolor
FFF, jeszcze tylko box 1, dajmy padding 10 pikseli. OK. I teraz, jak widzicie, jest to mniej więcej tak jak na obrazku. Teraz drugi div, jest to box 2. On tak samo ma width tam 100%, 50%, height 500 pikseli i dajmy mu na chwilę background black, co my tak zostawimy, tylko po to, żeby wam pokazać, że to działa. Jak widzicie, jest tu ten div. I teraz kwestia tego, że po prostu tutaj wklejacie zdjęcie, które jest zrobione już pewnie macie Gimpa na egzaminie w tym momencie i pewnie nie ma żadnych skryptów, macie tylko Gimpa i musicie tam zrobić tą grafikę, dlatego no to banalne, bo nie musicie używać PHP ani JavaScriptu w tym momencie. Ok, i teraz jeszcze zrobimy footer, tak na szybko, stronę uprzygotował i tutaj się wpisuje PESEL, no pewnie zawsze, bo w większości przypadków tak jest. Footer, czyli footer i stronę uprzygotował, czyli... Tutaj wpiszmy te zera. Dobra, i teraz ta cała rzecz się powtarza tak jak z naszym tutaj plikiem hurtownia kawy, w sensie naszą sekcją hurtownia kawy, czyli footer ma mieć width 100%, height 100%, background ma mieć, jaki to ma mieć background? To samo co tutaj ta hurtownia kawy, czyli ten ma mieć display flex, justified content center i align items center, żeby wyśrodkować ten napis. Przejdźmy do tej strony, odświeżmy i jak widzicie działa, to jest troszeczkę większe, dlatego height nie 100%, sorry, tylko 100 pikseli. Odświeżmy i jak widzicie działa. Możecie jeszcze zmienić czcionkę z pomocą color i tam pewnie jakieś kolor czcionki i styl czcionki. Wielkie dzięki za uwagę. Tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego. Hejka.